Witam, pozdrawiam, to druga część. Co do tych uzbrojeń, włączę lampę błyskową, bo to będzie mniej widać bez tego. Ogólnie co chciałem powiedzieć. Coś o uzbrojeniu, że najbardziej chyba niebezpiecznym narzędziem na polu walki, bo nie chodzi mi o bomby atomowe, jest artyleria, ponieważ stanowisko karabinu maszynowego, jeżeli jest tam, a ty jesteś tu, to je widzisz. Artyleria za to znowu nie widzisz jej i nie wiesz, po prostu, przepraszam, brzydko się wyrażę, w którym miejscu ona walnie, tak? Jeśli chodzi o moje ulubione nacje, znaczy stronę konfliktu w tej wojnie, to oczywiście Niemcy. Pomijam Polaków teraz, bo w kampanię wrześniową 39 interesuje się trochę mniej, bardziej na Związku Radzieckim, tak? Muszę tu dać lampę, proszę Państwa, na chwilę, ponieważ tak mi błyska w oczy, że mi migają światełka. Myślę, że nie, znaczy ktoś powiedział, że Niemcy niepotrzebnie zaatakowali Stalinga. To jest fakt, bo samo miasto zostało zaatakowane tylko dlatego, że nosiło miano nazwy Stalingrad. Był taki żart. Przychodzi wróżka do Stalina, że umie przewidywać przyszłość. A Stalin, jakbyś umiała przewidywać przyszłość, to byś się nie przyszła. Bo Stalin by ją zabił. Ale to może zacznijmy od Bundeswehry. Na sam dzisiejszy jest to trochę parodiowa.